Gustaw Morcinek, Legendy i baśnie. Jak górnik Bulandra diabła oszukał. Był sobie raz jeden górnik, zuch nad zuchami, czyli Karlus nad Karlusami. Nazywał się Hanys Bulandra. Jak świat daleki i szeroki, wszędzie mówiono o jego odwadze. Nawet sam król Gwóźdź słyszał o nim i zapragnął, by służył w jego wojsku. Bulandra jednak odpowiedział królewskim posłom, że ich króla Gwoździa ma w pięcie i że ani mu się śni, by swój stan górniczy zamienić na żołnierskie rzemiosło. Będziesz chodził naszemu królowi po tytoń do fajki, namawiali go usilnie posłowie. Niech mu chodzi jego baba, gwiżdżę na waszego króla. Nasz król zrobi cię generałem, gwiżdżę na waszego generała. Nasz król ożeni cię ze swoją córką, królewną gwoździówną. Nie ma głupich, gwiżdżę na jego zezowatą córkę. Gdy nasz król umrze, obwołamy ciebie królem, kusili go. Włożysz sobie koronę na głowę, w jednej dłoni będziesz trzymał berło, w drugiej królewskie jabłko i będziesz nam panował. A wynoście się do wszystkich diasków, wrzasnął rozgniewany Bulandra, bo jak mnie rozgniewacie, to basama za kućki. Przerażeni posłowie wynieśli się do wszystkich diasków, gdyż wiedzieli, że gdy Bulandra zacznie kląć basama za kućki, to z nim nie ma co gadać. Gotów komuś kosteczki kilofem przytrącić. A co potem? Wrócili więc do króla Gwoździa i rzekli, że Hanys Bulandra, przezwany Karlusem nad Karlusami, gwiżdże na niego, gwiżdże na królewnę i na tytuł generała, a królewską koronę ma w pięcie. Powiedzieli jeszcze, co powiedział Bulandra, że gdyby chciał, to może sprawić sobie piękniejszą koronę, stokroć piękniejszą od tej, jaką nosi król Gwóźdź na głowie. Korona króla Gwoździa jest bowiem z tektury, oblepiona pozłacanym papierem, a on, Bulandra, powie tylko staremu kowalowi na kopalni jedno słówko, a kowal ukuje mu koronę ze złota. — Czy Bulandra ma tyle złota? — zapytał zdumiony król Gwóźdź i podrapał się berłem po głowie. — Nie ma, ale może mieć. — Od kogo? — Od samego diabła Rokitki. — Ojej! — jęknął król Gwóźdź i podrapał się berłem dwa razy po głowie ze zdumienia. Potem nasadził sobie koronę na głowę, przywiązał ją szpagatem, żeby nie zjechała na prawe lub lewe ucho i poszedł się martwić do altanki i wylizywać garnek z powideł. Lubił bowiem powidła. Bulandra zajrzył tytoń, strzykał misternie przez zęby i klął. Basama za kućki. Ostatecznie dałby się skusić tamtą obiecanką, że król Gwóźdź może mu dać za żonę swoją córkę. Nie miał mu bowiem kto koszuli wyprać, obiadu ugotować i kozy strzygi napaść, a królewna w sam raz nadawałaby się do tej pracy. Że jednak była zezowata i szczerbata i utykała na prawą nogę, przeto pomyślał, że gwiżdże na nią i skończone. I gdy król Gwóźdź rozmyślał ciężko i martwił się z powodu odmowy Bulandry, Bulandra tymczasem kopał węgiel i nikogo się nie bał. Nie bał się nawet sztygara, chociaż szwandrosił po niemiecku. Przepędzał utopce taplające się o północy w rzece Brynicy. Gniewał się na jaroszków, które gdy się tylko pokazał, uciekały z piskiem pod ziemię. Bały się, że im nabije guza kilofem. Ludzie myśleli, że Bulandra boi się przynajmniej diabłów. Lecz gdzież tam? Diabłów uważał za strachę na wróble. Gdy miał wolną chwilę w kopalni, szedł do zawaliska, gwizdał trzykrotnie i w tej samej chwili wyłaził ze ściany duch skarbnik, brodaty, stary i naburmuszony. Szczęść Boże, panie skarbniku, zagrajmy sobie w karty. Skarbnik zgadzał się i grał z nim w karty. Siadał na kamieniu, Bulandra na drugim kamieniu i obaj walili kartami spoza głowy. Skarbnik świecił sobie lampką z czerwonym światłem, a Bulandra żuł tytoń i strzykał przez zęby koło nosa skarbnika na znak, że nic sobie z niego nie robi. I gdy skończyli grę, Bulandra zawsze wygrał. Skarbnik musiał wtedy za Bulandrę pracować,
a Bulandra siedział na kamieniu i popędzał go. No, wio, stary, przegrałeś w karty, więc pracuj za mnie, a mocno. W końcu już to dosmoliło skarbnika. Powiedział sobie, że ma dosyć Bulandry i jego kart i wyniósł się na sąsiednią kopalnię. Tam polazł za walizka i nikomu się nie pokazywał. Od tej chwili Bulandrze już tak nie darzyło się w pracy i mniej zarabiał. I dlatego też Bulandra nie mógł przeboleć oszustwa jarożków. Jarożki, takie małe diabełki z prosięcymi ogonkami, zwiniętymi w obwarzanek, strzegły zbójnikowych talarów zakopanych w ziemi na Wydmuchowie. Rósł tam stary dąb, liczący już chyba z 1000 lat. Na owym dębie wieszano kiedyś łotrzyków i zbójników, a pod owym dębem kryły się talary. W noc świętojańską przyłaziły jarożki i suszyły owe talary, mieszały je warząchwiami w kotliczku, a nad kotliczkiem unosił się niebieski płomyczek. Wracał raz Bulandra w noc świętojańską ze szychty z kopalni i ujrzał pod dębem jarożki nad talarami. I niewiele myśląc polazł do nich, by coś z tych talarów uszczknąć dla siebie. Jarożki skrzeczały, pluły na niego, parskały i zamierzały go pobuść swymi różkami. Gdy jednak Bulandra krzyknął na nie, ba sama za kućki, przerażone uciekły z piskiem. Bulandra poszedł za nimi, wszedł do jakiejś ogromnej jamy. W tej jamie stały beczki z talarami. Na największej siedziała ropucha, tak duża jak krowa. Rozdziawiła na niego pysk, wytrzeszczyła duże, okrągłe oczy i zaczęła szpetnie skrzeczeć. — Ba sama za kućki! — wrzasnął na nią Bulandra i zamierzył się kilofem. To wystarczyło. Ropucha pękła ze strachu i już nie było ropuchy. Bulandra nabrał talarów, ile zmieściło się w kieszeniach i w czapce. Potem wyszedł z jamy i udał się do domu. Ogromnie się radował, że teraz ma więcej talarów, aniżeli król gwóźdź i że obejdzie się bez pomocy skarbnika. W domu jednak spostrzegł, że zamiast talarów ma w kieszeniach i w czapce zeschłe liście dębowe. Odtąd nazywał jarożki oszustami i zawsze w noc świętojańską nakładał drogi na wydmuchów i przepędzał je kilofem. Z utopcami w Brynicy miał także swoje porachunki. Wracał raz ze szychty i zmęczony usiadł nad brzegiem Brynicy, by sobie trochę odpocząć. Bolały go bowiem kości, gdyż napracował się w kopalni, że aż strach. A księżyc pięknie świecił, a słowiki śpiewały bardzo pięknie, a woda w Brynicy szemrała i łuszczyła się srebrem. Naraz Bulandra patrzy, a tu z rzeki wyłażą utopce, utopcule i utopczęta. Takie małe stworzonka, podobne trochę do jarożków, z małpimi mordkami, w czerwonych kabatkach, z palcami nóg i rąk spiętymi błoną jak kacze łapki. Skakały, prychały, baraszkowały, kwiczały, spychały się do wody, tańczyły, piszczały, fikały koziołki i robiły różne głupstwa. A Bulandra nic, tylko się patrzy i czeka, co będzie dalej. Naraz jeden z nich dostrzegł Bulandrę, wiznął na utopce, utopcule i utopczęta i stałaby się rzecz straszna, gdyby to nie był Bulandra. Podskoczyły bowiem wszystkie i chciały go ściągnąć do głębiny, żeby go utopić. — Aba sama za kućki! — wrzasnął rozłoszczony Bulandra. I jak nie zerwie się, i jak nie zacznie prać kilofem po ich małpich mordach i po grzbiecie, i gdzie tylko trafiło. Zrobiło się straszne piekło. Przerażone utopce, hyc, jeden za drugim do wody, i już ich nie było. Tyle tylko, co ten najstarszy ukradł Bulandrze fajkę, którą był położył obok siebie na trawie. Odtąd uciekały na zbity łebek, gdy tylko zobaczyły Bulandrę nad brzegiem Brynicy. Bulandra zaś groził im kilofem i obiecywał połamanie ich kosteczek. Na granicy między Szpluchowem a Rajskim Podlesiem straszył ognisty koń bez głowy. Była to pokutująca dusza jednego barona, który worywał się w chłopskie pola.
Po śmierci musiał w kształcie ognistego konia bez głowy biegać po tamtych miedzach i straszyć ludzi i skamleć o boskie zmiłowanie. Przyszli chłopi z rajskiego Podlesia i ze Szpluchowa do Balundry i zaczęli prosić. Złoty Bulandro, uwolnijcie nas od tamtego ognistego konia bez głowy. A kto to jest? To jest dusza pokutująca tego barona, co kiedyś tu żył i worywał się w nasze pola. Robi się, rzekł Bulandra i wracając z nocnej szychty, nałożył znowu drogi i poszedł na granicę Szpluchowa i rajskiego Podlesia. Idzie, idzie, a w prawej dłoni trzyma kotliczek ze święconą wodą i kropidło. Pożyczył mu je kościelny brachaczek za kęs węgla. Doszedł już na granicę Szpluchowa i rajskiego Podlesia, patrzy się i widzi. Miedzą leci ognisty koń bez głowy, pędzi prosto na Bulandrę. Inny na ów widok uciekłby co prędzej. Bulandra jednak zanurzył kropidło w święconej wodzie i czeka. Ognisty koń dobiegł i już skacze kopytami na Bulandrę. Bulandra wtedy pokropił go święconą wodą raz i drugi, i trzeci, i zawołał – Basama teremtete zakućki! I stał się wielki dziw, bo oto ognisty koń stracił się w tym okamgnieniu, a nad głową Bulandry uniósł się szary gołąb, zafurkotał skrzydłami i poleciał do nieba. A to była wybawiona dusza barona, który już swoje grzechy odpokutował. W piekle słyszano o odwadze Bulandrowej i nikt z diabłów nie ośmieliłby się stanąć mu w drodze. Był tylko jeden diabeł, strasznie chytry i przebiegły. Nazywał się Rokitka. Gdzie nikt z diabłów nie mógł niczego dokonać, tam wysyłano Rokitkę. I co wrócił z ziemi do piekła, wiózł w taczkach pełno ludzkich dusz, by je smażyć w smole. Innymi słowy, był to diabeł nad diabłami. Chudy, cienki, z dużym krogulczym nosem, z rogami zakręconymi jak u barana, z krowim ogonem i z jednym końskim kopytem zamiast prawej stopy. Gdy mu wypadło łowić ludzkie dusze, przybierał postać człowieka. Poznać można było jednak, kto o tym wiedział, iż to diabeł, bo miał zrośnięte dziurki od nosa. Pewnego razu rzekł do swych kamratów w piekle: Przygotujcie spory kotlik smoły, rozniećcie pod kotlikiem porządny ogień, bo jeszcze dzisiaj przywlokę w worku duszę Hanysa Bulandry. Wszyscy diabli ogromnie się ucieszyli, nalali pełny kociołek smoły i rozniecili pod nim ogień, a Rokitka tymczasem powędrował na ziemię. Bulandra zaświercił świdrem dziury w caliźnie węglowej, wiercił i wiercił, a gdy już wywiercił, usiadł pod ociosem, żeby sobie trochę spocząć i zjeść kawałek suchego chleba. Gdy tak je i odpoczywa, skąd się weź, to się weź, stanął przed nim Rokitka, przebrany za sztygara. Glück auf, Bulandro, pozdrowił uprzejmie po niemiecku. Szczęść Boże, odpowiada Bulandra i widzi, że sztygar skrzywił się, jakby się napił octu. Patrzy lepiej i widzi, że ten sztygar ma zrośnięte dziurki od nosa, że prawy but ma ogromnie śmieszny i że z lewej nogawki wystercza postrzępiony koniuszek krowiego ogona. Aha, Rokitka! Pomyślał i już powziął plan. Jak wam się fedruje, Bulandro? Zapytał Rokitka. Marnie, panie sztygar, bo węgiel twardy, że aż strach. Zaledwie na słoną wodę zarobię. Żal mi was, Bulandro. A chcielibyście zarobić dużo pieniędzy? Czemu nie? Ja wam mogę pomóc w rwaniu węgla. A za co? Gdy mi zapiszecie waszą duszę, to wam będę pomagać w fedrunku. Wy, panie sztygar? Jako mówię, z gęby nie robię cholewy. I to wy, panie sztygar, potraficie urwać więcej węgla naraz, aniżeli ja? To się wierzy więcej. Wiecie co, panie sztygar? Zróbmy taki zakład. Ja wam zapiszę swoją duszę, ale wtedy, jeżeli narwiecie więcej węgla ode mnie. Jeżeli zaś narwiecie mniej, duszy mojej nie otrzymacie, a pomagać musicie. Zgoda,
– wrzasnął uradowany Rokitka. – No to ręka na zgodę. – Ręka! – rzekł diabeł i wyciągnął kosmatą łapę do Bulandry. Bulandra trzasnął w nią dłonią spoza głowy i układ już był zawarty. – To już przegraliście, panie Sztygar – rzekł teraz Bulandra. – Po jakiemu? – Bo za chwilę będę miał tyle węgla, że aż uciecha. – Nie wierzę – zarechotał Rokitka, przekonany, że Bulandra przegra zakład. – Jak nie wierzycie, panie Sztajger, to stańcie sobie tu przy ścianie, żeby dobrze widzieć, jak będę rwał węgiel. – Dobrze – powiedział Rokitka i stanął sobie przy caliźnie węglowej. Bulandra zaś wepchnął w wywiercone dziury dynamit, połączył go z lądem. Ląd zapalił i szybko schronił się do pobliskiej niszy. Ląd pali się, pali, płomyczek sunie i sunie. Rokitka zastoi przy caliźni i patrzy, ile też tego węgla zdoła Bulandra urwać. I już dłonie zaciera z ukontentowania, że za chwilę jego duszę powlecze w worku do piekła. Bulandra zaś wychylił głowę z niszy i patrzy. Widzi, płomyki na lądzie dochodzą już do wywierconych dziur. Za chwilę dojdą do dynamitu. Za drugą chwilę... — Rokitko! — zawołał kpiąco. — A uważaj dobrze, jak posypie się węgiel. I zaledwie wyrzekł te słowa, jak nie strzeli, jak nie gruchnie, jak nie zatrzęsie się wszystko naokoło. — O jerum pajtasz! Lampa Bulandry zgasła, lampa Rokitki zgasła, a tu dym gęsty, a rumor ogromny. Bo węgiel się wali i sypie. I nic. Rokitka, żyjesz? Woła Bulandra. Rokitka nie odpowiada. Gdy dym już się rozszedł, Bulandra zapalił lampę i poszedł do przodka, by zobaczyć, co się stało z Rokitką. Patrzy, a tu węgla do chwały Bożej, a Rokitka stoi przylepiony do stempla, spłaszczony jak rozdeptana żaba. Jedno oko ma na brodzie, drugie na kamizelce, a wszystkie zęby wyleciały mu tyłkiem. Aż litość wzięła Bulandrę, gdy patrzył na biedaka Rokitkę. A że miał dobre serce, więc odlepił go od stempla, pomógł mu pozbierać zęby, wcisnął mu do garści i zapytał. — No i co, Rokitko? — Przegrałem — wybełkotał Rokitka i powlókł się pod szyb. Wracał jak kupa nieszczęścia. — A pamiętaj, że od jutra masz mi pomagać rwać węgiel — zawołał jeszcze za nim Bulandra — bo jak nie, to basama terem tete za kućki. — Do samego piekła pójdę i wywlokę cię za ogon. — Przyjdę — jęknął Rokitka i pokuśtykał z płaczem do piekła. Odtąd Bulandra dużo zarabiał, bo Rokitka musiał mu pomagać rwać węgiel. Bulandra siedział na kamieniu, pokrzykiwał tylko — basama za kućki. Wio, stary diable, fedruj, jak się patrzy, a bez kamienia, bo jak nie, to ci przyłożył stliskiem. Rokitka pocił się, rwał węgiel, a Bulandra żuł tytoń, strzykał śliną koło nosa, popędzał go i raz po raz zdzielił mocno stliskiem, jeżeli ociągał się w pracy. Odtąd Bulandra miał się dobrze, dużo zarabiał i jeżeli nie umarł, to jeszcze żyje.